Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale. Przepraszam od razu za odgłosy drogi w tle, ale na weekend zrobiła mi się tutaj taka pauza i taka przerwa weekendowa na najmniej udaną, chyba na najmniej udane miejscówka ze wszystkich weekendów tutaj w trasie, jak jestem. Więc cieszę się, że przynajmniej jest parking. Przedmiotem dzisiejszego materiału... jeszcze chciałem powiedzieć, że generalnie miałem nadzieję, że zrobię filmy ze szlaku, że sobie gdzieś tutaj pójdę. Tym bardziej, że tam oddali na horyzoncie Maleja czy Hamburg. Ale miejsce moje jest tak kijowo, po prostu tak mi się kijowe trafiło akurat na przerwę, że tam nie prowadzą żadne szlaki, a jeżeli by prowadziły, to i tak przez tereny przemysłowe. Więc pomimo szczerych chęci szlaku dzisiaj nie będzie, no ale za to będzie recenzja. Recenzja będzie dotyczyła... Ja wam pokazywałem ostatnio, jak pokazywałem tą recenzję kurnika, tego tam u góry, jak się tam śpi. Chciałem zrobić recenzję śpiwora marki Outwell, duńskiej marki, śpiworu syntetycznego z komfortem na plus 7 stopni albo plus 2 stopnie, o czym dalej dosyć spory rozstrzał. I dlaczego, pomimo że przerobiłem w życiu trochę śpiworów, wszystkie syntetyczne, raczej budżetowe, to dlaczego postanowiłem się pochylić akurat nad tym modelem? Po pierwsze, marka, firma Outwell, od razu powiem, materiał nie jest sponsorowany, ponieważ ja mam za mały kanał, żeby ktokolwiek chciał mnie sponsorować, więc po prostu jeżeli już się na coś skupię, coś sobie chcę kupić czy nabyć, no to lubię sobie przeczytać, co to jest, skąd się wzięło i w ogóle. Więc po pierwsze to chciałem zrobić recenzję tego śpiwora ze względu na markę, która w naszych bushcraftowych klimatach chyba jest mniej znana, ponieważ ja z Outwellem nikogo na zlotach nigdy nie widziałem. Snookpakami się wszyscy możemy przerzucać, jedziemy i tak naprawdę zasypiamy w jednym, później dzieją się różne dziwne rzeczy i ja się do dzisiaj zastanawiam, czy ja mam swój śpiwór z powrotem do domu, ten co zabrałem, czy jest mój. Snookpakami możemy się rzucać. Outwell. Markę tą nabyłem z polecenia, wcześniej o niej za bardzo nie słyszałem. Tak, chwila przerwy, był ruch, był wiatr i wszystko. Markę tą, firmy tą nabyłem, śpiwór ten nabyłem z polecenia. No i jako, że był to prezent, to w sumie dlaczego nie spróbować? Więc po pierwsze coś może o samej marce, więc tak na szybko. Tutaj się trochę przygotowałem, bo to już taki wiek, że pamięć nie ta. Więc nie jest to firma Outwell, jest to marka. Marka należy do OACE, do duńskiej spółki OACE Outdoors. Ona została utworzona w 1984 roku, więc jest tylko rok młodsza ode mnie. I należą do niej takie marki jak Robens. Nie wiem, czy słyszeliście, mnie się nigdzie nie trafiło, ale jak wpisałem w internecie, to się okazało, że faktycznie dużo takich produktów jest, dosyć takich trochę droższych. Robens jest firmą, która powstała w 1973 roku i została przejęta przez OACE Outdoors Group. Została przejęta w 2000 roku. Należy do niej także marka Easy Camp, to na pewno już słyszeliście. Miała dwa starty w 97 roku. Easy Camp wystartowało i średnio im poszło i marka została reaktywowana w 2010 roku. Markę Outwell OACE Outdoors stworzyło w 95 roku. Z myślą o produktach, które by były nie chińszczyzną, ale nie byłyby też produktami do turystyki kwalifikowanej, czyli mniej więcej coś takiego po środku. Nie tanio, nie drogo, tak do przyjęcia, ale żeby to jakościowo było lepsze. Od razu powiem, że tak, firma się szczyci na swoich stronach grupą projektantów, ilością przedstawicielstw w Europie, w jakichś to krajach, nie sprzedałem i tak dalej, ale ja dotarłem do informacji, że zresztą nie kryta na ich też stronie, że pomimo wszystkich projektantów i biur w Europie, to oczywiście wykonywane ich produkty są, oni to ładnie ujęli, na Dalekim Wschodzie, no ale chyba nie mamy na myśli Mongolii, podejrzewam, że kraj graniczący tam gdzieś na dole są Mongolią. No i jeszcze samolot do szczęścia, kurde, normalnie warunki takie, że szok. Więc śpiwór należy do grupy śpiworów syntetycznych, budżetowych. Jego cena to była, jak kupowałem, dostałem go w prezencie i sam sobie za pieniądze z tego prezentu kupiłem, to było 240 zł. No to jak na śpiwór to nie jest dużo. Śpiwór o podobnych parametrach dostaniecie i polecam też filmy Krywic z Lidla. Też w ogóle wrzucałem je chyba dwa razy do roku mniej więcej i one mają komfort w okolicach 3 do 7-8 stopni. Jaka jest różnica? No tamte kosztują 99 zł, też są syntetyczne, ale tutaj za te 230 zł, jak na syntetyk, ten śpiwór od tych lidlowskich czy innych takich tam zastówek marketowych jest ewidentnie mniejszy. To jest na pewno na plus, bo mieści mi się właśnie elegancko do 40-litrowego plecaka, a to już jest fajnie, bo wcześniej żadne mi się nie mieściły i musiały być troczone na zewnątrz. Teraz tak, o co biega? Przejdźmy może zatem do opisu śpiwora.
Tak. Tutaj mamy podany zakres temperatur komfortu. Tak, mamy tyle temperatura komfortu, te tak zwane te komf, te lim i ekstremum. Te komfort mamy 7 stopni i tutaj jest sygnaturka ładnie podana, bo to właściwie bardziej o to chodzi. To jest sygnaturka podana dotyczącą pań. Przyjmuje się, że panie mają gorszą termikę, chociaż ja nie wiem przykładowo, ja uważam, że jestem dosyć człowiek no, marznący i zawsze jak wybieram śpiwór, to patrzę na oznaczenia dla pań, żeby dla mnie był komfort. Więc dla pań się przyjmuje, że komfortowa będzie plus 7, dla panów przyjmuje się, że komfortowa będzie 2 stopnie. Na temperaturę ekstremalną, jak zawsze, nie patrzymy. Jest to totalnie parametr nieprzydatny i chyba podany po prostu, żeby tabelka była szersza i więcej cyferek w specyfikacji. Więc 7 i 2 stopnie. Jako faceta mnie teoretycznie dotyczą 2, a praktycznie różnie bywa, bo wystarczy, że mamy dzień gorszy. Więc to są parametry takie, które musimy sami swój organizm znać, żeby wiedzieć, że który parametr bardziej jest pod nas. Co dalej, wymiar, jak powiedziałem, nieśmiertelna miarka. On nie jest tutaj specjalnie skompresowany, da się ścisnąć bardziej, no ale nie robimy tego, bo w momencie jak nie jest używany, to też nie ma powodu, żeby włókna się tam ściskały. Wypełnienie, co ważne, tak, śpiwór jest poliestrowy, wypełnienie to jest, ale będzie głośno, traktor. To będzie ciężki materiał. Wypełnienie jest również z tworzywa sztucznego. Jest to wata syntetyczna, ale no nie kupimy produktu, jeżeli będzie napisane na specyfikacji wata syntetyczna, więc oni ładnie to nazwali Isofix. Super nano rurki, które są puste w środku, zawierają powietrze, w związku z tym fajnie izolują. Wata syntetyczna, jak w każdym innym śpiworze. Nie sądzę, żeby oni tutaj technologię lotu na Księżycu odkryli. Wymiary śpiwora, takiego nie skompresowanego za bardzo, ale już wystarczy, żeby się zmieścił do plecaka. To jest 35 cm. Jako, że jest to koło, okrąg, ma 22 cm w średnicy. Jak widzicie, on tutaj nie jest pakowany za bardzo foremnie. Ponieważ też pamiętajmy, że jak już śpiwory wykorzystujemy, to pakujemy je za każdym razem, ugniatamy je trochę inaczej, żeby w tych samych miejscach idealnie składając nie tworzyły się tam mostki zimna, ta watolina, żeby się tam nie urabiała. Więc ja z niego korzystam już drugi miesiąc. To tak korzystam, dzień w dzień można powiedzieć z niego korzystam, więc on jest już w tej formie takiej lekko używanej. To co, może przejdźmy na trawę, bo jeżeli ja to zrobię tutaj na stole, to będzie wyglądała jak sekcja tego śpiwora, a nie recenzja, więc pokażę Wam go rozłożonego na zielono. Pierwszą i najbardziej ciekawą rzeczą, cechą tego śpiwora jest, może nie materiał, z którego jest zrobiony, ponieważ jest to poliester, tylko faktura, jaką producenci mu nadali. Ja się spotykam z taką fakturą po raz pierwszy. Zazwyczaj śpiwory są robione, jeżeli idzie o tą część zewnętrzną, no z takiego śliskiego właśnie poliestrowego materiału i jest to takie plastikowe w dotyku. Tutaj zrobili coś, co mnie bardzo przypadło do gustu. No niestety aparat raczej tego nie odda, ale to jest w dotyku takie kołdrowe. To jest jak taki materiał materiałowy, nie jak plastik. I przyznam, że jeżeli się z tego korzysta, a korzystam już kilka tygodni, dzień w dzień praktycznie, to no jest to namiastka takiej pościeli domowej i o ile może na jednodniowym czy dwudniowym wycieczce to nie robiłoby różnicy, ale jak się korzysta z tego non-topper jako prawie codzienna pościel, to właśnie ta faktura taka materiałowa, nie śliska, ale ona też nie jest tępa, to się nie bójcie, ona nie będzie robiła problemu, że jak będziecie się w śpiworze obracali, to ten śpiwór będzie haczył o Was i się z Wami przemieszczał. Jakoś poradzili sobie z tym, że jest właśnie i taki milusi w dotyku i jednocześnie w miarę śliski, że można się wewnątrz swobodnie obracać. W całości wygląda tak, jak typowa klasyczna mumia. Dwa wieszaki do podwieszenia w momencie jakby się wietrzył. Logo firmy jest.
Oraz flaga Danii, że produkt jest duński, ale jakkolwiek pamiętamy, że sami napisali, że produkowane są na Dalekim Wschodzie. Projektowane tu, w naszej Europie, produkowane na Dalekim Wschodzie, czyli na południe od Mongolii. Co jest ciekawe, to kilka fajnych cen, pomysłów. Zamek jest dwustronny. Więc jak jest lato, to możemy sobie regulować wentylację i jakby w nogach było za ciepło, to można, to jest standardowe rozwiązanie we większości śpiworów. Co jest fajne, to jak widzicie tutaj te jarzeniowe listwy, jak wchodzimy w różnym stanie w nocy do śpiwora, to nawet w czerwonym oświetleniu ewidentnie widzimy, gdzie jest zamek. Więc orientacja, no, dla orientacji jest to na pewno wygodne. Wiem, że w innych śpiworach wcześniejszych czasami gdzieś jak człowiek zgubił orientację, to ciężko było znaleźć, gdzie ten zamek kurde jest, gdzie jest tutaj wejście. Tutaj właśnie nawet w czerwonym nocnym oświetleniu ten jarzeniowy motyw jest bardzo fajny. No to oczywiście można sobie w każdym śpiworze samemu ten dorobić, ale też fajne jest, że już tutaj mamy od producenta, że nie trzeba małymi rączkami szukać w nocy zapięcia, ponieważ do zamka jest taka fajna sznurek z gumowym wykończeniem zrobiony, więc tam to pociągniemy i nam się zasuwa. Pomyśleli też o największym przekleństwie śpiworów, no to o blokującym się zamku o materiał. Tutaj to ma prawo nie występować. Ponieważ jest dodana przy zamku gruba plastikowa taśma, w związku z tym on tutaj tego materiału nie powinien zabierać. No, znamy ten problem raczej wszyscy. Co dalej idąc, fajne jest przy zamku, to tak, tutaj właśnie jak wspomniałem listwa, która powoduje, że on się nie będzie zacinał. Z drugiej strony tutaj mamy kołnierz, który izoluje termicznie tutaj właśnie ten zamek, żeby przez zapięty zamek nie tworzył nam się przewód do przenikania zimna. Więc jak zamek jest zapięty, to tutaj jest taki właśnie mini fartuch. Dosyć gruby, on jest większy i grubszy niż w moim snookpaku zimowym. I jeżeli idzie o fartuchy, możemy przejść dalej. Tutaj w nocy jakbyście się obudzili, to przy samej głowie jeszcze raz mamy parametry, dla jakich śpiwór został zrobiony. Idąc dalej, mamy też tutaj przy bezgłowiu, mamy gigantyczny, jak na właśnie warunki, dla których został zrobiony, czyli plus 2, plus 7 stopni, bardzo duży fartuch do izolacji, tak tutaj, jak i w części górnej. Fajnie daje radę, ponieważ można się wieczorem, jak już naprawdę czujemy, że jest zimno, to możemy sobie tutaj spiąć to matko na rzepy. O, i dzięki temu robi nam się tutaj taka poduszka powietrzna, że jak to dobrze ściśniemy, tutaj wyregulujemy na szyi, na kapturze, to w środku zaczynamy się grzać. No i jak właśnie wspomniałem, to co go charakteryzuje właśnie, no to ten kołdrowy, jakie ciężkie warunki. To ten kołdra w dotyku, co jak się spędza w nim czas dzień w dzień, jak wspomniałem, właśnie daje mega fajny komfort. Na miastko domu, można powiedzieć. No i jeszcze dla całości materiału, no to jak wygląda człowiek w śpiworze, skoro recenzja to recenzja. No i jak wspomniałem, listwa fajnie daje radę, to się w ogóle nie zacina. O, więc ja przepraszam za warunki, w jakich robiłem materiał, ale mówię, mam okienka weekendowe. Jeżeli bym nie zrobił tego teraz, to bym tego nie zrobił przez przynajmniej następny tydzień, a nie wiadomo jak następny tydzień będzie wyglądało, może miejsce się jeszcze gorsze trafi. Więc ja dziękuję serdecznie za uwagę, jakbyście sobie się zainteresowali, to ta outdoor firma Ma kompletny asortyment wszystkich biwakowych rzeczy, łącznie z takimi rzeczami mniej bushcraftowymi, a bardziej campingowymi, typu stoliki, jakieś krzesełka, składane wiaderka i całą masę innych rzeczy. Cenowo jest to zdrowy środek, nie jest to chińszczyzna i w wykonaniu też widać, że to nie jest chińszczyzna, ale też nie płacimy jakichś chorych pieniędzy za właśnie turystykę kwalifikowaną, z których to właściwości byśmy specjalnie nie korzystali. Więc ja dziękuję serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że następnym razem będzie ze szlaku, bo taki był pomysł też na dzisiaj, ale się nie udało ze względu na kijowo położone miejsce. Do zobaczenia. Czołem.